Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Jacka Piekary Łowcy dusz. Czyta Janusz Zadura. Obnażył się, skoczył na stół, kucnął, nasrał najjaśniejszemu panu do patery z owocami i życzył smacznego. Powiedział Ritter takim tonem, jakby oznajmiał, że wczoraj była ładna pogoda. Wpatrywałem się w niego w milczeniu. Jesteście pijani, zawyrokowałem wreszcie. To fakt, Ritter wstał z ławy, z trudem udało mu się zachować pion. — Szczerze przyznaję, że jestem pijany. Ale weźcie pod rozwagę i ciężko chlubić się trzeźwością, kiedy się chleję od trzech dni. Więc zmyśliliście tę historię. Piłem, rzekł Ritter z dumą w głosie. Pijem. Skazał na kubek i będę pił nadal. Obiecał z jeszcze większą dumą. Lecz to, co mówię, to najświętsza prawda. Zobaczycie, jutro całe miasto będzie huczało. Mają go oskarżyć o obrazy zbrodni majestatu. Zbrodnie obrazy majestatu, sprostowałem. Bardzo dowcipnie zważywszy fakt, że zbrodnia ta ma miejsce wtedy kiedy majestat uzna, iż został obrażony. To więcej niż proste. Tylko tym razem kara chyba słusznie się należy. Ja myślę! Mój towarzysz roześmiał się tak, że jego kozia brudka zatrzęsła się na wszystkie strony. Wychylił kubek do dna i przełknął głośno trunek. Odbiło mu się. U cesarza gościło właśnie poselstwo polskiego króla, wyobrażacie sobie? Sporo słyszałem wcześniej o Polakach oraz o tym, że w czasie oficjalnych spotkań przywiązywali niezwykłą wręcz wagę do właściwych procedur, etykiety i zachowania stosownej hierarchii. A jeśli uznali, że ktoś ich zlekceważył lub zszargał ich honor, potrafili być naprawdę nieprzyjemni. W końcu któż inny, jak nie król Władysław kazał żywcem poświatować pięć tysięcy gdańskich mieszczan, którzy zbyt późno doszli do wniosku, że niewpuszczenie polskiej armii przez brany miasta może zostać uznane za zniewagę. Nie sądzę więc, by wydarzenie, w którym uczestniczyło polskie poselstwo, podniosło w jego oczach prestiż najjaśniejszego pana.